Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Cóż, widzimy się w grze Elden Ring. I tak, już pełnoprawny odcinek wreszcie z naszym nowym bohaterem, który nadal, jak widzicie, chodzi w swojej startowej zbroi, tylko to jest kaptur. I tak, w słowem wstępie mogłem powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj może pokonamy Moga. Ale na pewno, co nie ma wątpliwości, będziemy się bić z Radanem. Ponownie, gdyż to jest jedno, co zostało mi przed Mogiem po prostu tak bardziej. Znaczy, więc po prostu chcę go pokonać, żeby dostać trzeci talizman. Tak naprawdę. Będę mogę, każdy talizman się przyda. I teraz tak. A jeśli chodzi o to, jak będziemy walczyć, to plan jest prosty. Będziemy polegać głównie na swoich asystentach, jeśli chodzi o tamte, no jak to się nazywa. O te złote znaki. I tak, czy tarczę chcę nosić? W sumie mogę. Tylko może wezmę nawet mosiężną, bo już jak mam to, czemu nie. Tak. Inkantacje nadal się nie zmieniły względem tego, co opowiadałem w poprzednim, no, recapie trochę bossów i tak dalej. Więc mam nadzieję, że po prostu wiecie co i jak. Jeśli chodzi o broń, tutaj mogę się pochwalić, że mamy bardzo duży wybór, bo trochę tego mamy przygotowanego. Po pierwsze jest zdobny, prosty miecz. Czyli to coś, co się dostawało za tego dziada, który nas ubijał na samym początku gry, a potem można od niego wrócić. Na plus 4. I tak, niestety, też zapomniałem go nagrać. No cóż. I tak. Jest to dobra broń. Nie wiem, może najpotężniej czy coś. Ale ma jedną bardzo ważną cechę. Jest to broń parzysta. Więc jak widzicie, możemy tak się fajnie bawić. No i nakładamy sobie świętość, jeśli chcemy. Bardzo fajna cecha, muszę powiedzieć. Osobiście polecam. Nie jest to najgorsza broń. Lepsza też nie, ale można fajnie jej użyć. Potem rzecz jasna z broni, które mam ogarnięte, no jest buława. Czyli tam mało używałem, ale jest naprawdę świetna. Bo wytrącenie z równowagi w szczególności, ale tak. No i oczywiście z halabarda. Też potężna broń, też wszystko fajne, ale osobiście chyba wezmę nową broń, którą też mam do jakiegoś czasu. Haku szpony. Szczerze, dużo o nich nie myślałem nigdy. Uważam, że to będzie słabizna. Ale muszę przyznać, że bardzo się myliłem. Chciałem sobie dla jaj po prostu. Jak raz brakowało mi kilka tysięcy do kupienia chyba jednego kamienia, czy chyba nie jednego, tam było chyba 12 kamieni, czy coś. Poszedłem na centrole dla jaj z tymi szponami i one biją dużo. A teraz jeszcze najlepsza rzecz. Jak mam na nich nałożony płomień, przy czym dałem płomień skalujący się od wiary, bo i tak łącznie mamy lepsze bonusy, a podstawowe obrażenia są wyższe. I tak. Patrzcie, robimy tak, robię coś takiego, o czym zapomniałem przez większość czasu. I teraz mamy potężne ataki szponami, bardzo szybkie, które na dodatek, no, działają ogniście, więc tak. A, i właśnie, jeszcze z butelki coś na mnie krzyczą. Ale dobra, tak czy inaczej, najpierw właśnie pójdziemy po Radana. A potem, no potem już do Moga, bo mam wszystko inne załatwione. Przy czym najpierw bym zeksplorował lokację Moga, a potem do niego poszedł, bo... No są rzeczy, które fajnie tam byłoby podnieść. Tak, tutaj już wszystko gotowe, więc lecimy. I swoją drogą jeszcze z takich większych pierdół. Dobra, starczy tego. No oczywiście, że jestem gotowy. Before we begin, no i tak, znowu ten cały opis. Ale dobra, przesłuchajmy go jeszcze raz, bo czemu nie. General Radan is cursed ever to wander. From the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry.
Dobra, dobra, szybciej. Tak czy inaczej, lecimy na wielką bitwę. I tak, jeśli go pokonamy, to na pewno będę musiał dać święte księgi. A do jakiejś osoby. Czym Windes na dole? Trochę nie ogarniam. Ale dobra, mniejsza z tym. I tutaj będzie właśnie taka trochę ciężka rozkmina dla mnie, czy zanieść się kapłanowi, czy jednak do żółwia. I osobiście może dam je żółwiowi. Kapłana zniosę tylko te takie, które są uznawane za kanon, pozytywne i tak dalej. A te heretyckie, gdzie ja mam być zanosił do żółwia. Bo żółw i tak się z nich ucieszy, a tamten będzie trochę naszego tylko. No dobra. I teraz tak, ja coś jeszcze co powinienem zmienić? Chyba nie. Wszystko mi przygotowane. A, właśnie, jeszcze tak zapomniałem pokazać wam piękne statystyki z tym pospin do wszystkiego. Fizycznego. O, chwila, nie mam wielkiego runa aktywnego jeszcze. Dziwne. Tak czy inaczej później go zaaktywuję. Ale z ważniejszych rzeczy. Patrzcie, jakie piękne. Dosłownie ulepszam tylko wytrzymałość, witalność, no i wiarę. Wszystkie pozostałe są nieruszone. A mimo to damage potrafię fajnie zadawać, więc polecam naprawdę te szpony. Inne bronie, które używam, nawet na niskich statystykach, dobrze biję. Dobra, to teraz idziemy. Unik? Okej. Przyzywamy wszystko jak leci. Unik? Dobrze. Unik. I dobra, teraz na konia na chwilę. I jedziemy naokoło, tak. Standardowo. Okej, robi znowu strzał grawitacyjny. Ich mi się lepiej unika jednak na piechotę, więc tak. Dobrze. I okej, jak reszta tu przyjdzie, to zaraz będzie można zaczynać zabawę. Okej, mamy tu już asystentów, więc ogniu, daj mi siłę. I możemy zaczynać. Rzeź! Sami oczywiście też musimy uważać, żeby nie paść ofiarą jego rzezi. Ale damy radę. Damy radę, wierzę w to. A właśnie, powinienem mieć jeszcze tarczę. A, na plecu. Na wszelki wielki, a nie pieczęć. Czekajcie, czyżby się udało? No nie mówcie, że... Dawaj! Czuję się oszukany. Do hołeły czuję się oszukany. Patrzcie na to, no... no. Czy wy to widzicie? Zlamiłem tutaj, ale tak się nie poddam. Prawie go pokonaliśmy w pierwszej fazie. Może być kwestia tego, że po prostu na plus 12, bo byłem w Altus, żeby zdobyć to. I tak dalej, ale nadal. Czy wy widzicie, jakie one są potężne? Na minimalnych statystykach. Myśmy to chyba tym zachwycał wiecznie, ale. No. Nie spodziewałem się, że broń tego typu będzie taka dobra. Cóż. To w sumie też jeszcze jest najlepsze w tej postaci. Robi naprawdę dobry damage, to prawda. Ale jeszcze nie rozwinęły się żadne statystyki, więc będzie można spokojnie zdecydować, jaką broń chcę później. Bo... dosłownie poziom mam 30 któryś chyba. Więc cały jakby rozwój jeszcze przed nami. I tak, żeby było jasne, tak już tylko napomknę. Zaraz będę nim grał, ale jeśli moim magiem też znajdę sposób pokonania maga, to mogę wam powiedzieć, że mag też eksploruje dodatka i przejrzy grę. Znaczy to wszystko sporta w formie jednej, a tutaj... playlisty, bo stwierdziłem, że już nie ma sensu tego znowu rozdzielać. I po prostu od tego odcinka będzie się w kwadratowym nawiasie przy tytule odcinka znajdowało po prostu nazwa postaci. Przy czym jeszcze nie wiem, czy będę określał jakimś mianem, na przykład, nie wiem, wojak i mag, czy po imieniach tych postaci. Nie mam pojęcia. Tak się jakoś będę tym się określać. A teraz ogień dawaj mnie tę siłę. Ciągamy szpony,
podpalamy szpony i czas zrobić jedną wielką rzecz na Radanie. A jeszcze gdybym przy tym nie oberwał. Ale akurat o to się chyba nie muszę aż tak obawiać. Stoję w dobrym miejscu. Aha, dopiero głaz wyciąga na swoje miecze. Więc jeszcze nie ma czego się obawiać. Dobra, tym razem się udało. Nawet drugiej fazy nie było. Super. Przepięknie. Przepięknie, chociaż aż takiego epickiego starcia to się nie spodziewałem. No cóż, byłem overprepared może. A może miałem farta, że odkryłem te szpony. I mnie to oceniać. Najważniejsze, że się udało. Tak, gwiazdy znowu się ruszają, struwają. Jedna oczywiście uderzy tam ogromno. I mówiąc prawdę, warto byłoby chyba do niej pójść, ale to nie teraz. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie poświęcony tylko i wyłącznie starciu z Mogiem i temu wszystkiemu. W następnym, jak mówię, będę 50-50 starał się robić DLC-ka i podstawkę, przy czym może więcej DLC-ka, mniej podstawki. Okej, na mapie pojawił się czerwony znak, jasne. I teraz, gdzie jest to? Tutaj. I to są moje runy. Wow. Nawet nie myślałem o tych runach. No dobra. Jak nie myślałem, to chyba to dobry znak. Czym tym razem naprawdę na tej postaci idzie mi dużo lepiej, chociaż obiecałem sobie, że nie będę w ogóle farmił jakichś nadmiarowo. Ani albinauryków, ani tych troli. Dobra. Naprawdę to jest istotne, że tylko raz byłem. Naprawdę. A jak sobie radzę? Nie wiem, czy tak naprawdę tutaj się różni względem tamtej postaci. I okej, no można powiedzieć w tym tyle, że w sobie różni się to, że mam tutaj kapeki. No tamtej postaci chyba aż tyle hapeków jeszcze nie miałem w tym momencie, ale... No ale miałem lepsze statystyki, teoretycznie powinien więcej bić i tak dalej. A coś nie wychodziło. Dobra. Tak czy inaczej, wielkie runy. Aktywujemy Godrika sobie, żeby był, bo może się przydać. Jak mówię, chociaż 40 chcę tutaj wepchać i... Pytanie, gdzie dalej w sumie? W sumie przydało się też trochę mistycyzmu. Używać niektórych inkantacji, których na razie nie mam ze sobą, ale nie, zaszczędzimy. Jak mówię, trzeba odwiedzić żółwia, dać mu parę ksiąg i... Jak dam mu te księgi, to potem... Wypadałoby móc wykupić z niektóre rzeczy. Po księdze oczywiście odwiedzamy palce, żeby dostać trzeci ten. I potem już do Moga. Dosłownie nic przed Mogiem nam nie stoi. No okej, jeszcze jego lokacja, ale tak. A tak. Mam modlitewnik dla ciebie. Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Widzicie? Żółw jest dużo lepszym nauczycielem. Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Dziękuję. I teraz uczymy się inkantacji. Mam tu kilka naprawdę istotnych. I kilka mniej istotnych. To sobie wziąłem na później. I teraz tak, doskonalony piorun. Świetne. Ale nie jest to z tych koniecznych. Chociaż tak mógłbym go użyć, jeśli aktywuję run Godrika. Pomyślę, czy go wezmę, czy nie. Włócznie błyskawic. Bardzo dobry. Bardzo dobry czar. Nawet nie będę żartował. Bardzo dobry. Bierę. Elektryzowanie oręża. To jest coś, co pozwoli nam na dowolnej broni fizycznej zadawać prażnych błyskawic. Biorę. I teraz przechodzimy do ostatniego istotnego. Czarny płomień. Jedyne zaklęcie, które mamy na razie dostępne, które bije procentowo życie wroga. Będzie na pewno potrzebne.
Pozostałe rzeczy jak Klinga Czarnego Płomienia czy Odzyskany Płomień, jak, znaczy Piorun, jak mówiłem, nie są już takie potrzebne. Ale wezmę mi tak Klingę Czarnego Ostrza, czy Czarnego Płomienia, przepraszam bardzo, bo ona się przyda. Co prawda nie mam na razie odpowiedniej broni, żeby dobrze jej użyć, ale się przyda, więc po prostu biorę, żeby mieć na później. I teraz tak, jestem świadom, że może mi się wydawać to trochę dziwne, że biorę Czarny Płomień, mając minimalną wiarę. Ale jest pewna sztuczka z Czarnym Płomieniem, której możecie nie być świadomi. Otóż wyobraźcie sobie Czarny Płomień, najprościej mówiąc, skaluje się, jeśli chodzi o swoje obrażenia takie procentowe. On skaluje się tylko, podkreślam, tylko i wyłącznie w obrażeniach bezpośrednich od razu, nie tych czasowych. Więc tak, to w sumie tyle. I teraz okej, mamy 4 zaklęcia, widzę, że mam więcej miejsc, trochę szkoda. Ale chyba jest jakiś sposób na to, żeby móc zrobić więcej i... Czy udało się wywołać jeszcze co przy okazji jedną rzecz, czy nie? Udało się, okej. No tak. Nauczyłem się wywoływać tych dziadów, więc wykorzystuję tę wiedzę, żeby w miejscach, w których wiem, że on jest, albo kojarzę, że może być, próbować go szukać. Oj. Szkoda, że zginęłem, ale tak, musimy go jeszcze pokonać, bo lubię. Lubię po prostu pokonywać wrogów. I tak, jeśli go pokonam, to jest jeszcze ważna rzecz, będę miał runy. Zarówno będę mógł kupić kamień pamięci, jeszcze jeden przynajmniej. I tak, wiem, że jeszcze u Selviusa, czy jak mu tam było, jest do zebrania i w innych miejscach pewnie też, ale jakoś mi się nie chciało po to łazić. Dlatego zresztą mamy dosyć mało. A, czemu to tak daleko wywaliło? Nie wiem. Gień trupek. Tak, wiem, że powstaniesz za chwilę znowu, ale mnie to nie interesuje. Okej, nie ma pory nocnej. Dobra, tym to się mówi, nie będę tutaj się zmęczył jeszcze raz. Po prostu idziemy. Odzyskać 1000 coś. A jakoś inaczej wykombinuję ewentualne runy potrzebne na inne rzeczy. Pytanie tylko w jaki sposób, do końca, bo to też dla mnie będzie już na razie nie wiadomo. Ewentualnie nie muszę kupować kolejnego miejsca na zaklęcia. Po prostu będę musiał wybrać to, które jest najmniej potrzebne, kiedy będę szedł na moga. Bo tak, fortyfikacja ognista jest na pewno potrzebna. Czarny płomień warto mieć, na wszelki wielki. No i potem pojawia się pytanie, co ostatnie. Tu właśnie się pojawia ten problem, że czarny ogień, ognista fortyfikacja i co, ogień daje mi siłę? Bo nie wiem, po prostu co ma sens, a nie. To become Elzefing as much. Dziękuję. I okej, mamy 3 miejsca. Oznacza, że mogę dorzucić jedną rzecz, pytam tylko którą. Bo są rzeczy takie jak na przykład to. To może być dobre dla naszych szponów. Jest talizman wiernych, jest regeneracja, leczenie. Ja jednak chyba wezmę na razie. W sumie na razie jak idziemy gdzie indziej, to jeszcze nie trzeba tego. Wezmę błogosławną rosę. Teraz tak, co tu miałem jeszcze zrobić ewentualnie? Patrzcie, ale mam dosłownie zaciemnienie mózga, więc tak. O. Dobra, pamiętam już. Pamiętam już. Miałem iść zobaczyć, ile kosztuje ten kamień pamięci. A nie, ja już go to wykupiłem? Okej. Okay. No niestety nie wiem, gdzie mogę jakiegoś innego szybko znaleźć. Ale teraz nie trzeba, żeby się tym przejmować, martwić, zastanawiać. Teraz jest czas, żeby użyć herby czystej krwi. Jak mówię, najpierw pójdziemy w głąb bagien, tych jakby krwawych. Chcę tam poszukać paru rzeczy. A potem dopiero ewentualnie na audiencję do moga. I jeszcze tutaj jestem, pamiętam. Warto mieć pochodnie ze sobą. Wszelki wielki. Tak, tutaj było coś fajnego, czy nie? A, mapa była, no tak. Właśnie, jeszcze przypomniałem sobie jedną bardzo ważną rzecz. Będąc w rzece ten Siofria, czy jakie tam było, nie eksplorowałem tam prawie nic, ale znalazłem coś, czego ostatnio nie mogliśmy znaleźć, czyli książkę, która daje przepis na pastylki antyzgniliznowe, więc tak, będę mógł je craftić. Jeśli tylko dowiem się, gdzie są materiały na nie. Póki co, weźmy tarczę wszelki wielki.
No idźmy przed siebie. Wiesz, już ponieważ w tym bagnie możliwe, że znajdziemy rzeczy, które będą potrzebne do jakichś lepszych spraw. Pomijając oczywiście kwestię jeszcze tego, że możemy znaleźć tam to jakby, no, skupisko Adnauryków. Fajne. Uj. Czy w ogóle mam jakieś szanse z nim? Tak, mam. Nie jest taki potężny, jak się może wydawać. Dobra, to spróbujmy. A, drugi tam był. Super. Nie zauważyłem, że był drugi. Ale tak, jesteśmy teraz w dosyć wymagającej lokacji. Bądź co bądź. Mimo to jednak się nie obawiam. Czuję, że to może być i tak ten moment i że może nam się to udać wszystko. Więc dobra. Może lepszym pomysłem w sumie niż walczyć z tym wszystkim będzie tutaj po prostu szybko przeszarżować w poszukiwaniu tych kilku rzeczy, które chciałbym najbardziej zdobyć. Czy może to właściwie powinien powiedzieć rzeczy jednej. Tak, jest jedna rzecza. Wiem, że mówi się rzecz, spokojnie. Ale tak, jest jedna rzecza, którą bardzo bym pragnął pozyskać. A nazywa się ona nie inaczej niż inkantacja bardzo fajna. I chociaż jestem pewien na 90%, że nie będę w stanie jej użyć, to warto by mieć po prostu dla samego posiadania. Więc i tak będę próbował ją pozyskać. Przy okazji jeszcze tym się tutaj zajmijmy. Poczemu nie? I tak, jak się walczyć mi się ponownie w dwóch łapach, to naprawdę widzicie, jak potężnie sobie radzą. Jedno co to energia jest tutaj ogranicznikiem, to sporym. O, taka duża grupka to nie. U jest mniejsza. To mogę spróbować. No, bohaterów 3. Tak, wiem też, że na pewno dużo pomaga kwestia taka, że krwawienie to wywołuje po pewnym czasie. A nawet gdyby nie wywoływało tego krwawienia, uważam, że byłoby to bardzo dobra broń. Przez to, że raczej nie wydaje mi się, żeby miała jakieś wielkie kary do skuteczności tego popiołu wojny. Bo niektóre bronie, jak na przykład sztylety, otrzymują tylko część bonusu do obrażeń z takich popiołów wojny, jak ten tutaj, który nakłada te dodatkowe efekty. No ale też szpony wydają się być naprawdę pod tym względem wyjątkowe, że mają pełen bonus. Tam, jak mówię, tak mi się wydaje, się, bo mogę się mylić. Dobra, na spokojnie. Damy radę. Ups. Ale i tak 27 tysięcy. Nawet nie wiem, kiedy tego tyle nagromadziłem, ale jest. I znowu popełniłem błędy, wiecie, że chciałem walczyć, ale... Pięknie. Pięknie po prostu. Ten odcinek będzie się dłużył pewnie, co niektórym. Jest to, że znowu zdecydowałem się na głupią eksplorację, zamiast pójść zrobić to, co jest ważne. I wiecie co... Ta jedna inkantacja mnie i tak nie zbawi, więc... Niech będzie, że ją porzucę na ten moment. Uzyskałem te 27 tysięcy, pojedźmy do mojego ulubionego ogniska farmienia Albnauryków. I zobaczymy, co dalej. Przy tym nadal przysięgam, nie będę ich farmił. Będę o własnych siłach i o własnych runach normalnych pozyskiwał wszystko. No, za wyjątkiem, jak mówiłem, rzeczy pokroju. O, brakuje mi kamieni, to pójdę, ubiję im na to dwóch, trzech albinauryków. Żeby móc szybko po prostu lepszyć. I okej, przy okazji już nie musimy nawet niczego szukać, bo znalazłem ten inkantacji, którego chciałem. Czyli rój mu. I ogólnie jest on bardzo fajny, bo dzięki temu udało się pokonać malenie na pierwszym podejściu. Ale jest on bardzo charakterystyczny pod tym względem, że nakłada krwawienie, więc... przeciwko Mogowi będzie na pewno bardzo cennym dodatkiem. Tak czy inaczej... mogę jeden poziom wziąć tylko, to należy nic. Zaklęcia w takim wypadku, zobaczmy jakie mają wymogi. 16 mistycyzmu. No to jak mówię, nie osiągnę tego na razie.
Więc chyba trzeba zostawić to, co mamy po prostu i spróbować. Dobra. To w takim wypadku jeszcze tylko na sam koniec zobaczmy. Coś mogę? Mam... O. Tylko na jedną wziąć. Dobra, co na razie tego nie będę robił. Bo tak, to zapomniałem jeszcze wspomnieć, że mamy jeszcze oczywiście łuk. Nie ulepszam go na 12, bo nie uważam, żeby to było potrzebne. Zresztą on głównie będzie tutaj po to, żeby nakładać efekty na moga. Bo przykładowo, jak wiem, że meduza sama może go nie zatruje, tak, z moją pomocą raczej powinno się to udać. Tylko, dobra, mam nadal niskie te szybkie uniki. Więc tak. Po prostu będę próbował go zatruć, a jak już będzie moment, w którym będę musiał go pokonywać czy coś, to poza ewentualnym czarnym płomieniem będę miał właśnie jeszcze strzały rozkrwawiające. Zatruwające przy tym tylko po to, żeby raz nałożyć to krwawienie i potem się tym nie przejmować. Oczywiście jeśli z niego... Znaczy, zatrucie to krwawienie. Oczywiście jeśli z niego spadnie, no co, nie ma przebacz, będę nakładał ponownie. Chociaż zatrucie bije powoli, to jest ono cenne wsparcie. Ładnie nie jest tak cennym jak, powiedzmy, zgnilizna. Ale jeśli chodzi o zgniliznę, to mam smutne wiadomości, strzały zgnilizny wymagają materiału, który jest limitowany. Dlatego ich nie tworzyłem. Jeśli bym chciał na kogokolwiek napadać zgnilizny, musiałbym znaleźć jedną z... jakby najłatwiej nazwać, no, zgniłych broni. Bo tak, istnieją takie. Problem tylko w tym, że nie mam... bladego pojęcia, gdzie one mogą być. To mówię kompletnie szczerze. Nie mam bladego pojęcia. A jak mówię, staram się trzymać z dala od internetu jakichkolwiek, żeby nie dostać więcej spoilerów niż już dostałem. Co szczęście te, które dostałem, są lekkie. Chociaż lekkie, to zależy, jak na to patrzeć. Naprawdę zależy, bo... No, ktoś, kto by to usłyszał, zobaczył, to powiedziałby, że to jest olbrzymi spoiler, jak ja mogę z tym żyć. Ale dla mnie to nie jest aż takie tragiczne. Bo po prostu wiem fakt, ale nie znam kontekstu tego faktu, więc nie jest tragiczne. Teraz, którym tutaj miałem iść, już pamiętam. Pewnie to pamiętam wszystko. Teraz tu? Tam? Ale chyba tutaj? O, chyba tak. Jakaś znajdźka tu jest, zobaczmy od razu. Czy będziemy się chciał potem wracać, więc weźmy kamień ósemka. Razy trzy. Oj! Okej. Okay. Nieciekawie. Ale powiedzmy, że i tak odpuszczę tym runom. Chociaż chciałbym je mieć ze sobą, tak naprawdę. Odpuszczę im. Przeżyję bez nich. Jedyne tylko, co mogę przez to potwierdzić, to to, że się zgubiłem. Ale dobra, jeszcze są inne rzeczy, które też da się potwierdzić, ale no, głównie to fakt, że się zgubiłem. Bo wcześniej widziałem tego krwawego gościa, jakby albo tylko jeden, a nie dwóch. No zobaczmy co... O, proszę! Okej, czyli dwóch się respił od razu tutaj. Trochę szkoda, że tam jest kupiec. Mam być kompletnie, totalnie, 100% szczery, z chęcią gadał z kupcem. Zobaczył, co ma na sprzedaż, ale... Tak to nie mogę, po prostu. Po prostu uciekajmy. Może znajdę wyjście. O, widzę kwiata. Nie wiem, czy ten kwiat sygnalizował wyjście, czy ostatnio go podnosiłem, czy nie. Ale załóżmy, widzę, że tak. No nie! Ale dobra, byłem blisko wyjścia. Więc tak, spokojnie, ja już tam sobie we własnym czasie pójdę i zaraz się spotkamy już z powrotem przy mogu. Prawie że. Okej, jesteśmy na miejscu. I tak, od momentu, w którym ostatnio się widzieliśmy, a tego tutaj pominęła was jedna śmierć. Runy niestety przepadły, ale trudno się mówi. To jest jednak ważniejsze, to to, że jesteśmy na miejscu. Już przy mogu. I teraz następuje najważniejsze pytanie. Ja chcę ze sobą wsiąść przeciwko mogowi. Chcę brać szpony, czy może coś innego.
naprawdę nie mam pojęcia. O. O. Właśnie, jeszcze zanim coś, to chcę tylko jedną rzecz zobaczyć. Pozwólcie mi, jak będą wyglądać szpony, kiedy nałożę na nie głazy. Dosłownie mam głazy na szponach. Okej. Okay. Ciekawe. Nie wiem, czy jest najmądrzejsze, ale mogę spróbować nawet z takimi głazowymi szponami. Bo co mogę wam też powiedzieć? Jest takich rzeczy, których jestem chociaż trochę świadom. Ogień nie jest dobry na moga. Tak, to jest jedna podpowiedź, którą dostałem od znajomego, jak błagałem pomoc, bo nie mogłem sobie poradzić z mogiem. Oczywiście znajomego, który odmówił mi ogólnego wsparcia mojej przeprawy przez Elden Ring, więc... Tak, jakże wspaniale. I jeszcze teraz sobie przypomniałem, że nie zmieniłem butelki na tą, która usuwa działanie nihil, więc tak... Musimy znowu tutaj to zmienić, więc... A gdzie to jest? Są w eliksiry, zostawiamy bonus do siły. Bierzemy to i można iść. Jak mówię, pierwsze podejście będzie ze szponami, łukiem. Drugie spróbuję z czymś innym, jeszcze nie wiem czym. A się pomyśli. I tak, z tych rzeczy, które tu są, na razie biorę coś takiego. Ja to, jak prezentują się moje redukcje, wiem, że są słabe. Ale to wszystko wina tego talizmana. Jak go zdejmę, to zobaczcie, jak wtedy będą wyglądać. Na przykład wezmę ten. No, dużo ładniejsze. Ale stracę na statystykach. Naprawdę nie jest to strata jakaś taka tragiczna. Niemniej jednak na razie chciałbym spróbować z tym, co mam. Jeśli będzie źle, to wtedy się zmieni. Jedno co, tylko to talizman wiary. Czy mogę podmienić? Nie, nie mogę. Ale mogę zrobić coś innego. Żeby mieć jeszcze trochę lepszą sytuację. No. Więc w takiej formie tam pójdziemy. Co prawda jestem trochę jołopem, bo nie ulepszyłem meduzę niczego innego. Nie zmienia to jednak faktu, że prawdopodobnie wezmę meduzę, bo reszta to jest jeszcze słabsza. No i dobra. Wysyłam windę na dół, na wszelki wielki i... Na dzień dobry już się naszykuję do tego, żeby go szybko zatruć. No i trzymajcie kciuki. Może to naprawdę jest ten moment, w którym uda się wreszcie przełamać klątwę niemocy, czyli właściwie iść do DLC-ka. Tygodniu od jego premiery. I tak, ręka z tego kokonu. I prawdopodobnie ręka Mikeli opada. Ale to jest takie smutne, jak zobaczycie, w jakim stanie jest Mikela. Nawet nie wiem, czy nie jest martwy albo coś. Ale nawet jeśli, to niestety nic się z tym nie zrobi. Całe szczęście, nawet jeśli jest martwy, to przynajmniej jest w stanie jakimś tym jesteśmy w stanie dzięki niemu dostać się do nowych krain. Chociaż nie wiem, czy jest martwy, bo ta krew to może już nawet nie jest on, kto mógł w formie tej krwi tam jakoś wyszedł z kokona. Jak to sugeruje ta scena. Chociaż i tak nie jestem pewien, jak to wygląda. Dearest Mikela. W ogóle to też jest zastanawiające. On ogólnie naprawdę podziwiał Mikelę, i na to kochał go czy coś. To było dosłownie takie gadanie tylko po to, żeby go można przekonać do tego, żeby go wesprał. Może wsparł. Czy coś, nie mam pojęcia naprawdę. Okej. Zaczyna się. Pierwsze co? Dzień po meduzę. Drugie co? Pozycja stosowna. I zabieram się za... Oj! Za zatruwanie. Rzucaj! Tak! Dobrze! Tutaj nie aż tak dobrze, ale i tak okej. Okay. Jest zatrucie. Dobra, to teraz można przejść na strzały rozkrwawiające.
Niebezpieczna rzecz, że straciłem dużo strzał i to, że trochę za dużo klikam przycisków. Przez to, że tak chaotycznie klikam przyciski, to mnie dobił. Albo tak, sytuacja wygląda w taki sposób, że przez to, że za dużo razy klikłem, to po tym jak już skończyłem grę, to jeszcze strzelił mi normalny strzał. Więc muszę ostrożnie klikać, jak jestem nastawiony na używanie łuku. Dobra, śmierdzi już. I teraz jeśli bym chciał, mógłbym go rozkrwawić. Pytanie tylko, czy chcę, to pierwsza sprawa. A druga, zobaczmy, jak w ogóle ten płomień będzie na niego działał. Okej. Okay. Działa. Ale wiem, że to jest zasługa prędzej obrażeń procentowych niż samego ognia, bo jak mówiłem, mog jest odporny na ogień. Byłem nieostrożny, ale widać, że czymś podam też dobrą radę. Tak, to jest wykonalne. To się pewnie będzie tak samo jak wcześniej, żeby to robił milion podejść i będę dawał rady do końca, ale... Czuję, że to jest... Okej, okay, faza numer dwa, czyli ta, w której mog staje się groźniejszy, w której najbardziej lamie. I zobaczymy. Czy będę tyle ostrożny, żeby tu to ugrać? Bo nie da się powiedzieć, że tego, czyli potrzebuje czegoś innego niż ostrożności. Bo tutaj tak naprawdę każdy atak nietrafiony czy zbędny może być tym, co mnie zabije. Ale jednocześnie, jak widać, jestem w stanie sobie tutaj przeżyć. Gorzej tylko, że nie mam miejsca na to, żeby tak. Okej. Dobra. Warto zapamiętać. Wydaje mi się, że rozgryzłem już wszystkie elementy, więc będzie dobrze. Okej, no więc widzimy się znowu tym razem w... No, w początkowym półwyspie. Powiem wam szczerze, no... Było blisko. Niejednokrotnie z tym mogiem. Jednakowoż... No, zawsze czegoś brakowało, dlatego też, jak to mam w zwyczaju, podpytałem tym razem poradę z tego, jakie bym poleciali duchy ze sobą wziąć i tym podobne. I dostałem odpowiedź, że tutaj ponoć gdzieś jest jakiś bardzo fajny. Jest rzekomo jednym z wytrzymalszych, więc może być świetnie. Tylko muszę znaleźć wejście do katakumb, żeby go zdobyć. Pytanie brzmi, gdzie one będą. Nie, to jest skałka. Tak czy inaczej, jak tylko znajdziemy wejście, bo na przykład komby są bardzo szybkie, proste, krótkie, to nie chodzi o to, że jestem już rozwinięty, tylko nawet jak ktoś przychodzi po raz pierwszy, to można je zrobić bez problemu, więc dla mnie będę zbierał wszystkiego prawdopodobnie. Ja będę się zastanawiał, chcę po prostu te popioły. Bo z innych, co wspominają o potężnych różnych takich, których na razie nie możemy zdobyć. Tylko czy możemy, czy nie, to jestem pewien, że nie możemy, bo nawet wiem, gdzie wszystkie się zdobywa, te pozostałe. No i jest też jedna kwestia, która... Nie muszę chyba wspominać, czyli kwestia tego, że nie chcę używać mimika, bo mimik to jest tier najpotężniejszy i tak dalej. Dosłownie, nie wiem, czy ktokolwiek by powiedział, że jesteś mocniejszego niż mimik, a w szczególności, że musi odpowiedni build. Można i wytrzymać, że to nie jest nawet. Chyba życie mimik odziedziczył po nas, czy coś? Nie jestem pewien. Nie ma to też teraz znaczenia. To, co ma to znaczenie, to żeby szybko tutaj to wszystko zrobić i... Ja mam w sumie klucze? Zmiennych? 5. Dobra, to możemy otworzyć. Cokolwiek się tu kryje. Aby było to tego warte. W sumie głupi jestem, że nie wziąłem
tych świętych tutaj szponów. Byłoby trochę łatwiej prawdopodobnie. Chociaż okej, nawet bez nich to łatwo, to jest bardzo wczesny etap. Co my tu mamy? Przepisy wojownika nomadów 9. One są tutaj? Nie. One są w tej samej zagadce co klucze, może? Nomady 9, garnek animozji. Nie, nie warte. To się warte, bo warte. Ale nie warto w sensie, że mogłem zdobyć lepsze rzeczy za to. Wszystko. Są tej trubki. Powinienem wziąć przy okazji też tego, jak to się nazywa. A, pewnie pochodnie, ale trudno się mówi. Tak. I to wszystko jest niezwykle proste i tak dalej. I dobra. Nawet jednym szponem mogę szybko tutaj sobie radzić. Tak. Jeśli chodzi o tam też kwestię, czemu walczyłem dwoma szponami z mogiem, a nie na przykład z tarczą, mogę wam powiedzieć tylko tyle, że tarcza się nawet niewiele zdaje. Tak mi szybko wytrąca co równowagi, że nawet tracę więcej życia, niż gdybym próbował unikać dużo podwójnych szponów. Po to, żeby szybciej go rozkrwawiać. Tak. Dotarłem do wniosku, że podwójne szpony będą lepszym wyborem. No i trudno się mówi, jeśli będę ginął przez to. O, hołeła. Ale okej. Okay. Nie obywałem za dużo. Głównie to, dzięki temu, że nadal noszę ten naszyjnik. Zwiększając odporność na ogień. Dobra. Czas to wyłączyć na chwilę. A ty, ej, a ty tu skąd? Ja jestem. I dotarłem też jeszcze do jednej informacji, jakby dla siebie, czy tam do wniosku dla siebie, czy coś. Jak to nazwał? Warto wziąć tą bestialską żywotność na walkę z mogiem. W szczególności, jeśli to połączy to z talizmanem, tym regeneracyjnym. Dosyć szybko to będzie nas leczyć wtedy. Sama bestialska żywotność też leczy za dosyć dużo. Jedno użycie gwarantuje 600 HP-ków. Gdybym miał jeszcze talizman, który wydłużał działanie, to by było więcej. Ale no. Nie pamiętam, gdzie jest akurat talizman, który wydłużał, bo wiem, że był. Sam chyba z niego korzystałem kiedyś. A może miałem go po prostu w kieszeni i nie korzystałem. Nieważne. Tak czy inaczej pamiętam tego talizmana, nie pamiętam, gdzie on leży. Ale wiem, że jak tylko go zdobędę, to na pewno będę go nosił. Jeśli dalej będę używał tych wszystkich rzeczy, typu zaklęcia tymczasowe, wiecie, i tak dalej. A teraz idziemy. No, fajnie, szkielet, dzięki. Dobra. Nie zginął całkowicie, ale zginął tak po prostu, więc... Masz, dam radę. Weź kolejny szkielet. Szybko, 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 dużo czasu nie mamy. Nie, przy okazji może znajdziemy też kimś innym, ewentualnie broń, która by się nadała. Do nakładania krwawienia na moga. Jeśli nie szpony. Czy mi już nie chce szponów? Ja je uwielbiam, od kiedy zobaczyłem ich potęgę. Są świetne i tak dalej, ale... Myślę o też o innej broni, bo może znajdę coś, co jest podobnie szybkie, ale ma większy zasięg. I tak wiem, że odpowiedzią jest łuk. Ale też nie jestem pewien, czy to najlepszy wybór. Już zawsze mogę dorobić strzał krwawiących spodzi łukiem go umyć. A jedyny problem jest taki, że łuk nie może użyć ostrza krwawego płomienia, bo na łuk nie można nakładać żadnych efektów. Ja przyszedłem w jakieś inne miejsce, w którym mnie nie było? Czy po prostu byłem taki... Nie, dobra, byłem, ale byłem taki ślepy, że nie zauważyłem tam kwiatka. Okej. Okay. I tak się niczym nie trzeba przejmować, bo to jest bardzo proste miejsce, jak widzicie. I tak, jeśli chodzi o to, czy ten duch będzie dobry, czy nie, to się przekonamy za chwilę też, po tym jak tutaj zdobędziemy go i... Cmentarny cień jest tutaj naszym oponentem. Okej, okay, cmentarny cień potrafią być dosyć wredne. Ale ten jest na tyle słaby, że raczej sobie damy radę. Mhm. Tak, to jest po prostu na dużo niższy poziom. Ale mimo to i tak nie dziwię się, że ktoś powiedział, że jest to łatwe. No, bo jest naprawdę łatwy. I co mam tu? To jest głowa Lutel. O, jest to legendarne. 104 punkty skupienia.
Okej. Okej. To 4. Nie jestem w stanie jej użyć. O, nieciekawie się robi. Ciekawie. Będę musiał chyba kilka poziomów w umysł wrzucić. O, no dobra, więc jeśli trzeba, to trzeba. Zobaczmy, jak się sprawdzi. Na razie nie ulepszona. Później możemy poulepszać oczywiście. Ale tak, jak się sprawdzi? 29, okej, okay. Damage najlepsze, wytrzymałość też. Ale tak, mogło być gorzej. Może jak się ulepszy, to będzie jakaś sensowniejsza. Kto wie. Tak czy inaczej. Oto jak teraz obecnie walczę z smogiem. Ale wniosek taki jest, że... Nie wiem, co jest takiego mocnego w tym... duchu. W sensie, obstawiam, że naprawdę trzeba ją ulepszyć, ale... Ale tak. Może, jeśli będę miał odpowiednie kwiatki, to nawet spróbuję. A póki co, zobaczcie sobie, jak walczę z mogiem panem krwi. Bo to jest piękne po prostu, jak ja już się nauczyłem niektórych jego ruchów, a jak bardzo dla mnie przy innych, równie oczywistych. Dostanę teraz, albo minimalnie nie. Okej, minimalnie nie dostałem, więc jest bardzo dobrze. Jeden mach. Drugi, na którego zawsze się spóźniam. Za szybko w sumie robię unik, bardziej, powinien powiedzieć. I trzeci, który, z którym jest różnie. Ale ten trzeci nie jest taki tragiczny jak ten drugi. Okej, teraz robię to, czyli trzeba odejść. Bijemy to. Będzie nihil, nihil, nihil. Na czas nihil, nihil, nihil. Się biegnie do niego. I się go rozkrwawia, ile tylko wlezie. I teraz jest faza, w której się najczęściej ginie, bo jest ona dużo bardziej dynamiczna niż poprzednia. No i ciosy są też bardziej zabójcze. Proszę. Oto i ten problem. Ale tak, skoro jest taka sytuacja, co równie dobrze mogę pomyśleć o tym, żeby ulepszyć ducha i zobaczyć, jak to będzie. Tylko pytanie brzmi tak naprawdę. No dobra. Znalazłem w rzece Siofria wystarczająco rzeczy. Bezgłowa Lutel jest na piątce. I teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, zacznijmy od czegoś, co w sumie robiłem wcześniej. Czyli próby zatrucia moga. Co może wyjść nawet lepiej niż ostatnio, głównie dlatego, że mam coś takiego wspaniałego jak płatne zatrute strzały, się tak je nazwę, które trochę bardziej działają. Tak czy inaczej, jakby było, nie było, spróbować trzeba. Śmierdzisz już mogę, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, okej. Okay. Okej. Okay. Wow. Chciałem prawie wszystkie strzały, on nadal nie był zatruty. Zlamiłem to ostro. Tak czy inaczej... Wezmę znowu tamte zwykłe. I dam radę. Wierzę, że dam radę. A jak już go zatruję, to potem będę mógł spokojnie przerzucić się na szpony krwawe, no i rozkrwawić gościa. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli się to nie uda, to ja nie wiem. Chociaż tutaj wydaje mi się, że głównym czynnikiem jakby przeszkadzającym w tym wszystkim nie jest wyjątkowo tym razem moja postać. A tym razem jestem to ja. Który nie ogarnia mocno wielu rzeczy. Nie jest jeszcze zatruty. Już jest. Okej. Dobrze.
żywotność bestii dorzućmy, żeby być szybciej leczonym. Krwawe szpony. I tak, przyznam, że teraz jest nawet wytrzymała. Dałoby się do tego dorzucić zaklęcie, bo mam takie, które jest w stanie leczyć też moje duchy. Jeśli jeszcze je tutaj dorzucił, to byłoby świetnie. Bo trochę ciężkie to jest, ale spróbować będzie można. A i przynajmniej nie pamiętam, ile to wiary wymagało, więc możliwe, że nie będę mógł nawet do tego dorzucić. Dobra. Dobra. Niestety zostałem sam ze sobą. I śmierć. Okej. Wniosek, nie opłaca się strzelać tymi strzałami, żeby go zatruwać. Dużo szybciej by było, gdybym po prostu skupił się na szponach. Dobra. Wiecie co, widzieliście sami, jak to wygląda. Nie dam rady, nie wytrzymam. Mówię poważnie, po prostu siadam już trochę nerwowo. Dlatego pozwólcie, że to przerwę. I tak, dostaniecie ten odcinek. I w następnym dniu obiecuję, że wrzucę drugi. Którym to pójdziemy na wszystkie katakomby, które mogłem pomijać. Takich nowszych. Przy czym odpuszczę już kopalnię, którą widzieliście. Są wszystkie kopalnie, które widzieliście i tym podobne rzeczy. No, poza nekromantą i tym cieniem, jak zobaczycie. I tak, prawdopodobnie wyjdziemy z Altus, pójdziemy nawet do stolicy, jeśli trzeba będzie. A dlaczego do stolicy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo sobie w sumie pomyślałem i w stolicy jest czwarty, ostatni już, ale nadal czwarty worek na talizmany, pierwsza sprawa. A druga, może zyskamy tam na tyle dużo run, że podbijemy sobie poziomy, jak widziałem, mam 47, bardzo niski, więc jeśli uda się go trochę podbić, może naprawdę będzie łatwiej. Oczywiście nie wiem do końca, które statystyki powinienem podbijać. Obstawiam, że żywotność może, chociaż bardziej myślę o dźwigach, może siła, może zręczność. Tak czy inaczej, jutro postaram się skupić na robieniu postępów w podstawowej grze, zdobyciu wyższego poziomu. Czemu jutro? W następnym odcinku. No i znowu próbuję pokonania Morgota. Przepraszam, Morgota. Moga. Przy czym Morgota też, bo tak prawdę mówiąc, Morgot to jest ten, który da nam dodatkowy worek. A na ten moment ja już wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się mimo wszystko trochę podobało. I tak, ja wymieniam żółwia chwilowo z powrotem na tą bolesną pieczęć Radagona, żeby mieć jeszcze lepsze statystyki, bo zauważam, że ona aż tak nie boli, ale no. To jest może zasługa tego po prostu, jaki sprzęt tutaj noszę. I tak, w międzyczasie może jeszcze pójdę sobie na jakiś tych rycerzy w zamku Gudrika, żeby zdobyć więcej tego sprzętu, bo nie najgorzej ta zbrojka wygląda. Może ewentualnie pokupuję jakieś zbrojki inne, które gdzieś znajdę. I tak. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na tym moment dzięki wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.